ksiądz pastor Franciszek Michejda, lider, przywódca duchowy polskiego odłamu cieszyńskich ewangelików, który to odłam był partnerem i socjalistów, i katolików, nie tylko w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, ale w ogóle w całokształcie działalności Polskiego Ruchu Narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Ksiądz Franciszek Michejda, rocznik 1848, w tym okresie był już osobą starszą, trochę schorowaną, ale doczekał wreszcie tego, o czym marzył przez wszystkie lata, kiedy to, parafrazując Pismo Święte, mówił właśnie, że przyszłe pokolenia dojdą do ziemi obiecanej, mając na myśli właśnie niepodległą Polskę. To właśnie dzięki niemu i jego braciom Michejdom ten ruch narodowy ewangelicki propolski rozwijał się w drugiej połowie XIX wieku i był na tyle silny, aby być nie tylko partnerem dla innych odłamów polskości tutaj w tym regionie, ale również godnym przeciwnikiem dla ruchu narodowego niemieckiego, czy też proniemieckiego, związanego z niemieckim odłamem śląskiego ewangelicyzmu, który jeśli chodzi o warstwę duchownych był silniejszy, ale jeśli chodzi o warstwę wyznawców, tutaj można powiedzieć, sytuacja była trochę inna. Ze wspomnień Zofii Kirkor-Kiedroniowej. Już w pierwszym roku na Śląsku zapoznałam się w towarzystwie męża z całą Doliną Jabłonkowską, szerszą niż Wiślańska, obrzeżoną wzgórzami i wysokimi górami, piękną w Wędryni, gdzie zbierałam smaczniejsze niż gdziekolwiek jeżyny, jeszcze piękniejszą w Bystrzycy, dokąd pojechaliśmy, a najpiękniejszą tam, gdzie stała Fara Nawiejska, serce ożywcze Śląska, siedziba księdza pastora Franciszka Michejdy. Że jest on wodzem duchowym polskich narodowców na Śląsku, bez względu na wyznanie i głównym twórcą arcyważnych polskich placówek, ostatnio Dziennika Cieszyńskiego, słyszałam o tym od męża. To też z nim chętnie i z ciekawością pojechałam do Nawsia i wróciłam. Oczarowana. Czarująca była gościnność obojga gospodarzy w Farze, prostota i serdeczność o dziwnie swojskim, a wytwornym charakterze, lecz głównie podbiło mnie to, co mówił ksiądz Franciszek i jak mówił. Od razu oceniłam ponad zwykłą miarę głęboki umysł, patriotyzm, szlachetność. I było w dobrym uśmiechu, w spojrzeniu mądrych oczu księdza Franciszka, w dostojności całej postaci coś tak zniewalającego, iż zrozumiałam wpływ, jaki on wywierał na ludzi małych i wielkich. W księdze gości, do której wypadło nam się w Nawsiu wpisać, zobaczyłam takie nazwiska jak Henryka Sienkiewicza, Antoniego Osuchowskiego, opiekuna Ślązaków i Mazurów pruskich i na ich rzecz niezmordowanego jałmużnika, oraz Masaryka, późniejszego prezydenta Czechosłowacji. Końcem 1914 roku na tzw. zimowych leżach przebywały w okolicach Jabłonkowa oraz w szpitalach cieszyńskich resztki zmęczonej bojami 1. Brygady Legionów. Może mało ludzi w Polsce wie, ale w 1914 roku w grudniu Piłsudski spędził właśnie na Śląsku Cieszyńskim swoją pierwszą wojenną wigilię w Nawsiu koło Jabłonkowa, podejmowany na właśnie plebanii ewangelickiej przez pastora Franciszka Michejdę. Ze wspomnień Zofii Kirkor-Kiedroniowej. Najlepiej, jak słyszałam, wypadł ten wieczorek, w którym ksiądz Franciszek Michejda wziął udział i piękne wygłosił przemówienie, witając i jednocześnie żegnając legionistów życzeniem, by przyczynili się do uwolnienia narodu od wszelkiego wroga, aby cały naród był sobą. W księdze gości, w Farze Nawiejskiej, wpisało się w tym czasie wielu wybitnych później legionistów. Stanisław Kot, Marian Kukiel, Kazimierz Świtalski i inni, oraz sam Józef Piłsudski. Czy wspomnienie szczerozłotego polskiego serca, jakie on i jego żołnierze znaleźli w cudnej Dolinie Jabłonkowskiej, zaważyło na szali, kiedy losy tej ziemi od niego, naczelnego wodza i naczelnika państwa, zawisły? Bynajmniej. Ksiądz Franciszek Michejda nie zasiadał niestety w Polskiej Radzie Narodowej, dzierżącej władzę na Śląsku Cieszyńskim, ale wszak była ona w wielkim stopniu wynikiem jego prac, owocem jego ducha. Mógł się czuć szczęśliwym. Nie przeżył, można powiedzieć, rozłąki z Polską ksiądz Franciszek Michejda.
załamany po wyznaczeniu granicy na rzece Oldzie, w wyniku czego jego rodzinne na wsi i okolice Jabłonkowa zostały po stronie czechosłowackiej. Zmarł w 1921 roku i jego pogrzeb był wielką manifestacją narodową. On akurat nie miał tego szczęścia, żeby przeżyć wkroczenie wojsk polskich po zakończeniu konfliktu granicznego do Cieszyna jako obywatel polski.